Zgadnij, kto to? Tak, to ja, Mateusz Ciebołowski, witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Śpiewam z TikTokiem, serii, w której tworzę różne duety z przeróżnymi piosenkami na TikToku. Pamiętajcie, że na końcu odcinka to ja tworzę dla was duet, który już w tym momencie jest na TikToku i wy możecie tworzyć duet ze mną od razu po odcinku. Zapraszam! Dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że w naszym sklepie sklep.mateuszciawlowski.pl właśnie pojawiły się nowe promocje, takie wakacyjne na serię Ciawlowers. Będziecie mieli jak fajnie w wakacje wyglądać. Pamiętajcie, że wciąż możecie zamawiać bluzy i koszulki, bo one są jeszcze dostępne. Druga rzecz. Widziałem, że tylko... Nie wierć. Nie wierć. Kurczę, ciężko. Czy miałem powiedzieć, ja już nie pamiętam. A dobra, po prostu widziałem, że 1/4 z was ma włączony dzwoneczek na moim kanale. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, bo będziecie zawsze na bieżąco. Żeby być jeszcze bardziej na bieżąco, zostawiajcie dzwoneczek, który zawsze będzie was powiadamiać o nowych filmach. Dobra, możemy przejść do TikToka. Bardzo wam dziękuję za 200 tysięcy obserwujących na TikToku, już w zasadzie 206,6. Wow, ja nie wiem, jak wy to robicie. Co jakiś czas przyglądam sobie duety, które ze mną robicie. Jak ostatnio była piosenka Sarsy Zakryj, to wam powiem, że naprawdę niektóre były mega spoko. No, urocze to było. Jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniego odcinka, to koniecznie obejrzyjcie go potem. A teraz przechodzimy już do trzeciego odcinka z serii Śpiewam z TikTokiem. Na pierwszy rzut poleci piosenka, na pewno dobrze przez was wszystkich znana. Jest to Justin Bieber, Love Yourself. Proszę bardzo, dziewczyna nazywa się Mara, ma tylko 32 obserwujących, co jest moim zdaniem mało jak na jej umiejętności wokalne. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Bardzo ciche i spokojne było to wykonanie, ale no właśnie taki jest urok też trochę tej piosenki, no i tego wykonania Mary. Drugą piosenką będzie Before You Go, tak jak tutaj Sandra proponowała, to jest bardzo dużo propozycji, musicie znaleźć. Tu jest na pewno Before You Go i w ogóle też Love Yourself było, dlatego też się jakby tym tutaj posłużyłem, więc wy też piszcie w komentarzach piosenki, które mógłbym tutaj zaśpiewać, ja sobie później wtedy patrzę, czy ktoś rzeczywiście takie coś nagrał i czy ja też mogę nagrać. Zaśpiewam to z Aliną Ozdemir. Chyba dobrze wypowiadam, mam nadzieję. Śpiewamy. So, before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I have known you had a storm to weather. So, before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So, no, no, before you go. Trochę się nie spodziewałem tych momentów, w których ja mam śpiewać. W sensie tak w ostatniej chwili się ostrzaiłem, że teraz moja kolej, ale to takie było też spokojne. Przejdę teraz do trzeciej piosenki, chyba mojej, no nie, no na pewno, ulubionej piosenki Elvisa Presleya, Can't Help Falling In Love, którą zaśpiewam z panią Aprox Live. Jestem bardzo ciekawy tego duetu, ponieważ to jest piosenka, która na dwa głosy może naprawdę ładnie brzmieć. W sensie jeszcze, jeżeli to jest głos męski, damski, to już w ogóle. Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Kolejna spokojna piosenka, która prędzej mogłaby nas
uśpić niż rozbawić, ale to jest taki urok tej piosenki, naprawdę bardzo to lubię w tej piosence. Czwartą piosenką będzie piosenka Rihanny pod tytułem Diamonds, na pewno znacie, diamenty. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. I to zaśpiewam z panem Bailey Gna. Au. No. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I know that we become one right away. Oh, right away. At first sight I felt the energy of sun rays. I saw the light inside so shine bright tonight. You and I. Jakoś tak? Szybko się skończyło w sumie. Kurczę, nie wiem czy się zgraliśmy, bo on tam zaczął kombinować coś pod końcu, jakieś takie różne ulepszacze zaczął stosować i nie wiem czy to tak dobrze wyszło nam, ale napiszcie w komentarzu jak się podobało wam wykonanie tej piosenki. Czy było one z diamentów? Nice! Nie pytajcie co to było, chciałem sprawdzić po prostu co tu chodzi, bo widziałem same du i myślałem, że to będzie fajne. Ale okazało się, że jest to chyba jakiś taki prank, albo nie wiem jak to nazwać nawet. I ostatnią piątą piosenką na dzisiaj będzie Savage Love, które na pewno znacie, jeżeli przeglądacie TikToka, bo teraz jest to w zasadzie wszędzie. Oczywiście zaraz po tej piosence będę też tworzył własny duet, na który was już teraz zapraszam, bo on już jest dostępny, tak jak wcześniej wam powiedziałem. I wyróbcie ze mną te covery, naprawdę, w sensie te duety. Nagrywajcie to, udostępniajcie, oznaczajcie mnie, ja często sobie to przeglądam, komentuję i lajkuję. A tę piosenkę zaśpiewam z Official Emma White, która w ogóle cały czas też widzę tworzy takie różne duety, ma tego bardzo dużo i żeby dostać się do tego Savage Love, które gdzieś tam znalazłem jak przeglądałem po prostu TikToka, to muszę przewijać, bo chyba wstawia co godzinę takiego TikToka, naprawdę. Szaleństwo. Zakaz duetów? Co? Przewijałem tyle, żeby się dowiedzieć, że nie mogę zrobić duetu z tym, no naprawdę, no to sobie inaczej poradzę. Nie będę robił przez aplikację, tylko zaśpiewam z nią tak, wiecie, tak po prostu. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. Starczy TikToka na dziś. Znaczy, to jest śmieszne, bo jest kilka takich piosenek, które stały się takimi trendami TikToka, że nawet jak jadę sobie autkiem i gdzieś tam w radiu leci ta piosenka, to pierwsze co mi się kojarzy to TikTok po prostu, bo już ją gdzieś słyszałem na TikToku i no nie jestem w stanie inaczej spojrzeć na tę piosenkę niż tak, że po prostu ona jest na TikToku. I każdy do niej nagrywa jakieś tańce, wygibańce i wszystko co się da. I właśnie Savage Love stała się tą piosenką, dlatego o tym teraz mówię. A ja teraz przechodzę do nagrywania TikToka, który jest już na moim TikToku. Takie masło maślane z tego jest, ale to tak to wygląda. Jest to piosenka pod tytułem Shallow. Bardzo trudna, mam nadzieję, że mi się uda. Trzymajcie kciuki. Zaśpiewaj ze mną, Shallow. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Shallow in the shallow in the shallow, we're far from the shallow now. Tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, moi drodzy, że się wam podobało. Piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Dawajcie znać, jakie piosenki zaśpiewać w kolejnych odcinkach. No i przede wszystkim wpadajcie na TikToka i twórzcie tam ze mną duet.
do szalu. Zapraszam was do naszego sklepu sklep.mateuszcieplowski.pl, ponieważ tam właśnie pojawiło się dużo różnych wakacyjnych promocji, z których możecie dowoli korzystać. Pamiętajcie też o kolekcji MC, czyli Mateusz Ciawłowski. Jest to bardzo fajna kolekcja, gdzie macie właśnie bluzy, koszulki, skarpety, opaski. Nie, no tak, tkaninowe, no właśnie. Wpadajcie na mojego Instagrama mciawłowski tam. Mam nadzieję, że niedługo uda nam się wbić 100 tysięcy obserwujących. Trochę nam jeszcze brakuje, ale z waszą pomocą myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Jak tam będzie 100 tysięcy, to ja po prostu będę przeszczęśliwy. Na pewno z tej okazji coś dla was przygotuję. Tam też znajdziecie mój cover melodii, Sanach. Na dole jest taki czerwony przycisk subskrybuj. Zróbcie tak, żeby on był szary, a później jeszcze dajcie ten dzwoneczek, żeby on taki, wiecie, miał takie dwie kreseczki, jakby dudnił. No bo musicie mieć powiadomienia o nowych filmach. Możecie się śmiać, możecie uważać, że oszalałem. Ale ten dzwonek jest bardzo ważny. Kliknijcie go. Niech wybrzmiewa w dźwięk mojej nowej muzyki. Niech zawsze was powiadamy o każdej nowej nowości na moim kanale. Wpadajcie do naszej grupy na Facebooku Ciao Lovers, do naszej jednej wielkiej rodziny, bo brakuje was tamtych, co jeszcze tam nie ma. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Pa, pa. A ja już tutaj standardowo na czarnym ekranie zapraszam was do tego, abyście udostępnili ten film, pokazali go znajomym, podali dalej w swoich social mediach. Ostatnio widzę spore zainteresowanie tą serią, tak jak też całym kanałem, więc jest to dla mnie niesamowicie miłe, aż chcę się robić dalej. Naprawdę, czasami ta jedna łapka w górę więcej, czy subskrypcja są w stanie wiele zmienić. Więc zachęcam. A teraz żegnam się z państwem. Pamiętajcie, że tutaj na prawo macie jeszcze właśnie poprzednie filmy. Poprzedni film z tej serii śpiewania z TikTokiem, czy jeszcze coś tam inne, subskrybujcie i będzie fajnie. Do zobaczenia. Hej! Du 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 du